DJ Twister już wylądował za adapterami, z nami DJ Woda. Ale mam tutaj pytanie do kolegi, bo kolega tak właśnie na hip-hopowca to mi nie wygląda. Zaobrączkowany widzę tutaj jest. No to właśnie, jakie są twoje związki tutaj z hip-hopem albo z Zulu Nation w ogóle? Właśnie też tak trochę się dziwnie czuję w tym gronie. Ale nie insynuujemy, że wszyscy hip-hopowcy są niezaobrączkowani, to jasne. Jeszcze dzieci mają. A myślę, że Zulu Nation tam pośród... Mój syn ma 11 lat. Osób, to dużo pewnie zaobrączkowanych. Ja jeszcze nie mam. Wszystko przed tobą. Zdrawiam żonę. No dobra, to nawijaj. Ja tutaj mamy taki projekt z kolegą, bardzo fajny i jestem właścicielem takiego centrum edukacji, nazwy nie używam, co by tutaj producenci się nie zdenerwowali. Wpadliśmy kiedyś razem na siebie przy okazji realizacji jakichś tam wspólnych projektów poprzez jakąś jeszcze jedną organizację, której też nie wymieniam tutaj. I okazało się, że możemy jakiś fajny projekt zrobić razem. No i pożeniliśmy do Centrum Edukacji z hip-hopem, co w ogóle wydawało się być niemożliwe, bo to tak trochę jak pies z kotem. A no, okazało się, że bardzo fajna sprawa wyszła. Zrobiliśmy na przykład, robimy takie prelekcje dla młodzieży o kulturze hip-hop. I szczerze mówiąc, po raz pierwszy w życiu widziałem tutaj w wykonaniu kolegi taką akcję, w której on przez 2 godziny gadał do dzieciaków, wyświetlał im filmy, puszczał im muzykę i dzieciaki ze świetlicy socjoterapeutycznej, uznawane za trudne dzieci, po prostu siedziały z otwartymi buziami i słuchały. No i to, co ten facet pokazał na tej prelekcji, to naprawdę była bardzo fajna rzecz, dlatego tu jako Centrum Edukacji się włączyłem w promowanie go. Ja widzę, to jest taka podobna inicjatywa jak akcja Spoko Dzieciak. A to jest no, ostatnio modne. Snoop Dogg ma teraz wykłady na Oxfordzie w Anglii na temat szkodliwości używek. To ciekawe. To jest taka inicjatywa, że raczej to można organizować z hip-hopem, też nie miałem wcześniej do czynienia i tutaj bardziej kolega jest takim pasjonatem, który tworzył kiedyś, zaczynał słuchać hip-hopu parę lat temu, tak? 15 lat temu. I powiedz, to jeździcie po takich świetlicach terapeutycznych, czy to jest jedna jakaś świetlica, czy szkoły, jeździcie po szkoła? Jest tak, jest włącznie z domem dziecka, bo też były imprezy w domu dziecka, gdzie tam fajne rzeczy się działy. Są imprezy dla osób niepełnosprawnych, z porażeniami mózgowymi, to by się wydawało, że co to, ale kultura hip-hop tam też może dotrzeć i też było dobrze, a teraz jest ostry nacisk na po prostu robienie prelekcji w szkołach, robiliśmy w szkołach te prelekcje, no ogólnie idziemy wszędzie, gdzie nas zaproszą, robimy prelekcje w szkołach hip-hop. Mam nadzieję, że tylko te organizacje nie mają nic wspólnego z polityką jakoś tam. No stary, z kulturą hip-hop, ale nie z polityką, wiesz, jakby z Zulu Nation od początku, kultura hip-hop i tak dalej. Też robimy... Powiedz to, co masz zawieszone na szyi, to jest jakby, wiesz, znak tego, że jesteś właśnie członkiem Zulu Nation, to jest od nich masz to, jak... Powiem. Tak, to jakby z moim oficjalnym członkostwem, czyli tak zwanym membership IP, moim numerem oficjalnego członka, zostałem zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku i zostało mi to przesłane z dokumentami, gdzie jakby... Wiesz co, to mnie trochę na przykład tak, to był moim zdaniem, tak, tym nożem zarżnął się Wu-Tang Clan, że oni też otworzyli swoje organizacje, fan kluby, legitymacje, numery, płaty, no tak. Hajsu, wreszcie już tylko sprzedaż koszulek, zespołów. Wiesz, Zulu Nation nie robi takich akcji typu hajsu i tak dalej, i Zulu Nation jest od ponad 30 lat. Ale wiesz co, ja pamiętam, no tak, ale już pamiętam jednego przedstawiciela Zulu Nation u nas w Polsce. Wiesz, cieszę się, że się o to pytasz, wiesz, bo właśnie wiesz, nie chciałem wierzyć na taki temat, bo temat jest taki jakby... Z takim przedstawicielem może dostać każdy, co musisz się wykazać jakby. Bo ja już jednego przedstawiciela miałem, on tak sprawiał wrażenie, wie. No dokładnie. Przedstawiciela kosmitów. Nie wiem, czy mamy w ogóle, czy jest sens w ogóle rozmawiać o tym samym człowieku, o którym pewnie myślimy, wiesz, który właśnie, niby wcześniej... Dlatego na świecie co jakby trzeba sobą reprezentować, wiesz. No i wiesz, no jakby przede wszystkim nikt inny nie może nadać oficjalnego członkostwa w Zulu Nation, jak tylko King Kalaki Strike i całe Zulu Staff w Nowym Jorku. Po prostu, no, czy musisz, nie wiem, musisz im udowodnić, że jesteś tego wart, co robisz, że nie siedzisz na tyłku, grzebiesz palcem w nosie i słuchasz, wiesz, kurde muzyki, tylko po prostu, że działasz, że promujesz tą kulturę Zulu Nation, że wiesz, jakie są korzenie, po co to jest, że wiesz, jakie jest przesłanie, że starasz się z tym identyfikować. Rozumiesz, o co chodzi? A jak ty dotarłeś? Mailowo, zanim zacząłeś pisać, wysyłać plakaty, ulotki, i robisz się co? Jak dotarłeś tam? Była kwestia taka, że oglądałem tam jeszcze za czasów, jak były anteny satelitarne, program był po prostu bodajże chyba jak tam ze Stanów i wiesz, usłyszałem pierwsze rzeczy o Zulu Nation, o Bambaci i tak dalej, zacząłem tam, wiesz, pierwsze jakieś magazyny zagraniczne, niemieckie, gdzie tam było po prostu o Zulu Nation, no i czekałem aż tutaj, wiesz, no, rozwinęła się internet, pierwsze jakby
kontakty, wymiany numerów telefonów, dzwonienie, zapoznanie się z ludźmi jeszcze wcześniej w Niemczech i jakby w Holandii, którzy jakby już po zapoznaniu się ze mną jakby byli moimi mediatorami po prostu, mówili im, kim ja jestem, mówili ludziom w Stanach, kim jestem, co robię, że warto mnie przyjąć i tak dalej. No i tak to już doszło, że po prostu, wiesz, tak wypadło, szczerze mówiąc, nie pamiętam. Możesz o tym opowiedzieć, nie? Wiesz, ale może robimy... dajmy też jeszcze szansę wypowiedzieć się trochę DJ-owi. Ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że wiesz, robimy też imprezy, które wiesz, teraz będzie impreza pod nazwą Nie Przemocy, gdzie będzie tam, wiesz, występował Peja, będzie beatbox robił, wiesz, Chris, będą supportować to ludzie, wiesz, kurczę, z undergroundowej ekipy. Wpadać na ludzi jeszcze, wiesz, żeby
Nie dokładnie. Wiem. Znaczy wiesz, oficjalnego oddziału w Polsce nie ma, jakby, bo potrzeba też odpowiedniej ilości ludzi, odpowiednich ludzi, którzy stworzą odpowiednie struktury i będą, wiesz, po prostu się działać. Jakby strona najlepiej wchodzić na stronę amerykańską www.zulunation.com, prosta strona, tam są najważniejsze, najświeższe informacje. Jest też www.zulunation.crew.za.pl, to jest polska strona. Też można się tam dowiedzieć jakichkolwiek rzeczy, wiesz, tam są maile, gdzie można napisać zawsze jakieś pytanie. Powiedz mi, ile w ogóle już na całym świecie globalnie liczy Zulunation? Wiesz, no ciężko jest, nie ma czegoś takiego, wiesz, nie można powiedzieć tak tego statystycznie. Wiemy na przykład, że wiesz, no, że gdzie są największe oddziały, na przykład takie rzeczy wiemy. Wiemy, że w Japonii na przykład jest bardzo duży oddział, jest największy, DJ Yukata tam bardzo ostro działa. No wiadomo, no Stany, to już tam w Stanach Zjednoczonych w ogóle jest kilka oddziałów Zulunation. Jest jeden główny, ale jest kilka. W Seattle jest bardzo prężnie działający. W Holandii jest bardzo dobry oddział Zulunation. 2 lipca robią największą chyba Zulunation imprezę w Europie, na pewno, nie chyba Block Jam, gdzie zjeżdżają się tam jakby, nie wiem, no legendy. King Quick, który w latach 70. robił pierwsze graffiti, bombardował pierwsze jakby tramwaje, tam metra, wiesz, kurczę, w Nowym Jorku. Będzie ekipa ze Stanów, B-Boye, Styl Element, przyjedzie... EWC może zaprosić Torch, DJ Styl Wars będzie. No będzie sporo osób i tam będą wszystkie na pewno elementy. To nam Wojtas przyniósł ulotki z różnych imprez, z Zulunation, tutaj widzę właśnie... To były 30. rocznica obchodów kultury hip-hop. Tak, i muszę wam powiedzieć, że tu widzę, jest Dadakis na przykład, nie tylko raperzy, ale naprawdę i dużo graficiarzy i wojny. Dokładnie. Wszyscy byli zaproszeni, wszyscy. Imprezę prowadził George Clinton, prowadził ją James Brown, Afrika Bambaataa, Grandmaster Flash. Grubo. Ogólnie byłem zaproszony na tą imprezę, ale jakby z powodów, raz, że ciężko było znaleźć sponsora, dokładnie, bo była opcja taka, że... Możesz wykupić sobie przelot na koncert i jeszcze pobyt w hotelu pewnie. Nie wiesz, mogłem zrobić na przykład materiał dla jakiejś stacji telewizyjnej na przykład, gdzie tylko amerykańska miała na przykład opcję do nagrywania, a impreza była gruba, 3-dniowa na Manhattanie, także wiesz. No po prostu pisałem, rozmawiałem z kilkoma osobami, jakby raczej nie byli zainteresowani, a później jak zaczęli rozmawiać, że byli zainteresowani, to już nie było czasu na załatwienie spraw, także wiesz. No nic, mamy nadzieję, że przynajmniej kilka osób z tym programem może zainteresowaliśmy całą specyfiką Zulunation i ideologią z tym związaną. Dziękujemy też chłopakom, że tutaj wpadli, ale zanim się pożegnamy, mamy jeszcze konkursik. Twitter, chodź, puść tam do nas. Ty masz konkursik. Dzisiaj główną gratką polską będzie właśnie ten mixtape. DJ Twistera, proszę bardzo. Tak, to jest mój nowy mixtape. To jest, może powiedzieć, kilka słów. Starą funkową, oldschoolową. A oprócz tego będziemy mieli jeszcze do wygrania tutaj fajny taki dwupłytowy nasik. Mixtape dobrego chłopaka, ostatnio mixtape'y owocują. I soundtrack do filmu XXX, druga część, The Next Level. Tutaj są różne połączenia, na przykład Korn z Exhibitem, ciekawe różne eksperymenty muzyczne. Twister, wymyśl pytanie, na które można wygrać te płyty. To jest mój drugi mixtape z cyklu takich mixtape'ów dla b-boyów, z muzyką funkową. I ten mixtape nosi tytuł It's About The Party. I pytanie brzmi, jaki tytuł nosił pierwszy mixtape, który był wydany rok temu. Dokładnie. Także dla 5 osób, które wylosują... Muszą odpowiedź na to pytanie. Na to, jak się nazywał pierwszy mixtape DJ Twistera? Na ten adres to się tutaj wyświetla. Tak. Możecie wygrać 5 takich mixtape'ów, a dla jeszcze kilku osób znajdziemy kilka innych płyt. To co? Jakieś prezenty dla nas macie? Coś zostawić tutaj, ślad po sobie? Jeszcze coraz mniej miejsca w kanciapie, ale ciągle można gdzieś coś powiesić. Naprawdę, chciałem powiedzieć do kamery, jestem dumny. Ekipa ze Szczecina była i zostawiła nam płakaty z autografem Pitroka. Także powiększa nam się tutaj nasza wspaniała kolekcja. Już zakończy nasz program, ja tu przywieszę. Kończymy nasz program, ja was oczywiście zapraszam. Sprawdźcie akcję Zulunation. Oczywiście sprawdźcie też nadchodzącą płytę projektantów. Mamy to Twistera mixtape. I Łona, czekamy na ciebie. Tak, Łona, czekamy, na Rymka też. No i zapraszamy was wszystkich do Szczecina na wielką imprezę b-boyową. Już niedługo. Tak? No dzięki za przybycie, ona będzie dumna. Ej, chciałeś płytkę? No co tam? Ja.